Siemanko gołąbeczki, godzina 3:20. Wstałem o 2:40, jadę do roboty. Dzisiaj będzie szalony dzień prawdopodobnie. Może odwiedzę dzisiaj Huberta, zobaczę, zadzwonię do niego, bo będę w jego okolicy puszczał gołębie. Dębę Wielkie, miejscowość między Mińskiem Mazowieckim a Otwockiem, coś w tym stylu, gdzieś tam koło Solujówka. Także zobaczę, obliczę wszystko, ile mi się tam zejdzie i może odwiedzę Huberta Żałobniki. Sytuacja z pocztowym. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeszcze nie wrzuciłem filmu jednego, ale mam nadzieję, że Andrzej i Ewa troszkę chociaż mi pomogą. Andrzej bardzo lubi te gołębie, tam widzę, że cały czas coś pomaga, coś mu wejdzie, coś odpisuje, ten będzie wiedział, gdzie uderzyć. Oddział 07 to jest chyba oddział, tak mi się wydaje, nie wiem, ja tu mówię okręgi, jak stary kiedyś tak się mówiło. Biała Podlaska, nie Bielsk Podlaski. No i zobaczymy, no gołąb jest naprawdę niesamowity, no dla mnie przynajmniej. Nie dał się złapać, koczował, jadł te szyszki czy coś. No i jakoś przetrwał tą, te upały, to w ogóle, to wszystko, nie wiem. Żeby tam była jakaś grupka gołębi, to bym powiedział, no trzymają się jakoś, nie wiem. Ale to jest jedna sztuka przez tyle dni. On pewnie tam dłużej został. Bo jak ja go już złapałem, to on już był... Znaczy złapałem, jak już tam byłem wtedy, to on już tam sobie chodził. Także nie wiadomo, ile on czasu się tam... że tak powiem, błąkał. No ale akcja ze złapaniem jego była naprawdę iść kaskaderska. Rzuciłem się na niego. Mówię do żony, szkoda, że nie nagraliście tego, bo by było naprawdę i śmiesznie, i w ogóle. Dobra, jadę do roboty. Ogólnie od 14 gdzieś pewnie będę z powrotem. Szybkie łapanie gołębi. No i jedziemy z powrotem na Warszawę tak naprawdę. Także trzymajcie kciuki. Wszystko się pewnie nagra. No i tyle. Robota skończona. 12:44. Do domu łapać gołębie. I do okolicy Mińska Mazowieckiego. Dodzwoniłem się do pana od gołębia pocztowego, zarządu. Do pana od gołębi, który zajmuje się przybłąkanymi. I dzisiaj mam go tam w tym pod Mińskiem wypuścić. On tam już leciał kiedyś. My tu do metra lecimy szybko, szybko. Kur, czas nie ma. No już w chałupie, panowie i panie. 13:45. 45 minut. Serduszko jak zawsze przygotowane, czyściutkie. Żeby nie było takich akcji jak dzisiaj. Już ładuję to. 14:30 wyjeżdżam, to jeszcze mam troszkę czasu. Klatka wsadzona. Powiem wam, że tak jak mówiłem, dzwoniłem się do pana. Pan 75 lat. Od tego gołębia pocztowego. Powiedział, że gołąb zagubił się w nalocie z Półtuska. Nie wiem, ile to kilometrów. No ja właśnie mu powiedziałem, że ja tutaj mam takie gołębie i takie, że co z nim zrobić. Powiedział, że może wysyłka, ale wysyłka tam jest zamknięta przecież teraz jakoś chyba, tak mi się wydaje. I mówi, czy mógłbym go puścić, gdzieś podwieźć i go wypuścić. Ja mówię, przecież ja jadę dzisiaj koło Mińska Mazowieckiego do Dębę Wielkie na ślub. Mówię, o 15:30 tam będę. Mówię, czy mam go tam wypuścić. Oczywiście powiedział, że bardzo dobrze, bo on z Mińska szedł, a zagubił się właśnie w Półtusku. Także dałem radę znaleźć właściciela. No właśnie, 75 lat, czyli
starszy człowiek, ale potrafił odebrać telefon. Bardzo dobry kontakt, że tak powiem, z administratorem Białej Podlaskiej. Wysłałem mu swoje dane i w ogóle, że go opisuje. Dobra, nie ma czasu na gadanie. Gołębie przygotowane. 20 sztuk oczywiście. Leci ta ekipa co tydzień temu. Jeszcze staram się młode zamknąć. Jego już złapałem. Jo. 120 km będzie miała do domu. Jeszcze będzie cyrk, jak wróci na górę Piachu, bo będzie miała bliżej. Siadajcie. Zobaczcie, co one robią, jak one wcierają w dach. Mają opory, kurde, się nauczyły tam siadać. No i jeszcze jeden tylko lata. Może mi się udaje zamknąć. Może ci założę jakąś zapinkę, żeby pan wiedział, że to ode mnie. Proszę bardzo, mistrzowska ekipa przygotowana. Kropek leci znowu. Nie masz oszczędności. Musisz walczyć o swoje. Raz dowiodłeś. Sąsiad jeszcze spędził, a ja muszę już jechać. Te wypuściłem, nie wiem, poderwały się czy co? Z roboty może wrócił. No niestety, muszę jechać. O Jezu. Dobrze, że ich nie spędziłem przed wyjazdem, mówię, mach, na nikogo nie ma. Dobra. Siadają, tutaj może by coś usiadło, peszty. No ciemniak. No kurde, wali, zobacz. Ja nie mam czasu, kurwa. No, zatrzymał się. Rozejrzał się, że nie jest u siebie. Dobra. Lecimy, mało czasu. 15:50. Dębę wielkie. Zaraz tego pocztowego przelotujemy. Założyłem mu taką różową obrączkę. Nie wiem, jak on poleci. Czy on poleci? No zobaczymy, jaki samochód jedzie. Zobaczymy. No na żarty jest, odpoczął. Także mi się wydaje, że... że na komin nie usiądzie. No, wraca tu. Do Bielska, Białe Podlaskie. No zobaczymy, tak mu się wolno zbiera. Ale przyklepał, to zdrowy. Ale kościół wysoki. Dębę wielkie. Zobaczcie tutaj, jaki
hodowca. Tu jest dopiero, kurde, Meksyk. Wszystkie gołębie świata. Znaki pocztowe nawet porobione, czerwone. Dobry. Mocny. 17.27. 16.20 były wypuszczone. Jestem nieprzytomny. Dużo pracy dzisiaj zrobione. Idziemy zobaczyć. I są. Zmiana kierunku i nie ma ptaszków. No żadnego nie ma. Poszły kupą. Wariaty. Nic nie ma. Godzina już ponad lecą. Zmieniło się tylko delikatnie miejsce. I już są problemy. Kibice czekają, czekają kibice, a gołębic nie ma. Już pechowe te kibice. Patologia. Zderzają się w powietrzu. I po ganianiu. No. 6 sztuk. Z tej strony, no z tego, z Łochowa. No. Sześć wróciło. Sześć. Godzinę 40. Bardzo długo. No to nie byle co wróciło. Zawsze wraca to. Czarny dziobek. Jeden, drugi, ten z zieloną obrączką, ten z zieloną i oczywiście 21 tutaj, ale ten samotnie, ale zaraz, gdzie on jest? Oba, męczony strasznie. Samica. A jaka wymęczona, co? 2 godziny. 2 godziny w górze. Ej, chłopaki. Zaraz będą następne leciał. Ale to kropek. Kropek. Widzisz? Czy się ktoś spodziewał? A kropek dał radę, a tak ciężko jest. Sam. No, to nie są głupie. Tranżalają. Jeszcze kropka przemęczą, jeszcze musi zobaczyć. 2 godziny go nie było, jeszcze lata.
Dobra, te wypuszczę, niech sobie pożerują się. Stare. 9 sztuk chyba jest. Chyba, że byłem w domu, nie widziałem, coś doszło czy nie doszło. No, tu nie doszedł samiec. Tu samica jest tu. Tu nie ma. Stare to wróciły. Dobra, trzeba zakończyć. 9 sztuk chyba jest. Ten pan, co wypuściłem tego pocztowego, to on raczej nie zadzwoni, no 75 lat. Dzwoniłem do niego, to żona odbrała, że pojechał z gołębiami. Ale już mniejsze statko. Mogło coś zginąć też z tych młodych. Albo ściślej chodzą. Dobra, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.